Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej armii trzeciego świata, ponieważ mamy tutaj czołg T-55, czyli oficjalny czołg każdej armii, która ma niski budżet, za to wysokie ambicje. Radziecki czołg T-55, pierwsza generacja czołgów tak zwanych podstawowych. Tutaj oczywiście ludzie od militariów mogli wam lepiej wytłumaczyć, na czym polega w ogóle zmiana koncepcji tam z czołgów średnich, ciężkich, lekkich na czołgi podstawowe. Natomiast ja zajmę się opowiedzeniem bardziej dla zwykłych ludzi, co to jest za wóz ten T-55 i dlaczego występował praktycznie wszędzie, w każdym konflikcie i w ogóle jak się tym wspaniałym pojazdem jeździ. No ale dobra, do rzeczy. Jeśli chcemy porozmawiać o tym, czym jest T-55, jak powstało T-55 i dlaczego jest to gówno, znaczy w sumie nie najgorszy czołg, ale obecnie już gówno, trzeba się cofnąć do wspaniałej radzieckiej myśli czołgowej. Otóż jak bardzo by nie lać ze Związku Radzieckiego i z debilizmu w tego kraju, to jednak z jedną rzeczą oni używali mózgu, a były to czołgi, a że czołgami można wygrywać wojny, to nawet wygrali wojnę. No więc już w czasach II wojny światowej Związek Radziecki opracowywał następcę dla T-34 legendarnego, o którym przecież nakręciłem też film. Było to sobie T-44. T-44 było niezłym projektem, było lepsze od T-34, ale w przeciwieństwie do Niemców, którzy byli zajęci produkowaniem Wunderwaffe, które było bardzo drogie i bezużyteczne, Ruscy stwierdzili, fajne to T-44, ale T-34 produkuje się taniej i szybciej, to w warunkach wojennych walimy T-34 dalej. Tak czy siak z prac rozwojowych właśnie na T-44 w końcu narodził się w 1948 roku pojazd T-54, który jeszcze posiadał pewne podobieństwa do T-34, natomiast w toku rozwoju prac modernizacyjnych zaczął już bardziej przypominać T-55, a zarazem współczesne czołgi. Teraz zapytacie, jak się narodziło samo T-55. T-55 nie narodziło się dlatego, że było coś nie tak z T-54 jako czołgiem. Nie. Ruscy odkryli, że wprowadzą nową, genialną doktrynę taktycznych uderzeń jądrowych. Na zasadzie, no jak nie da się wygrać konwencjonalnie, to zdemolujmy wszystko, co atakujemy, zdemolujmy cały ten teren, a potem wejdźmy na zniszczonego w ten sposób przeciwnika i może i zajmiemy nuklearną, radioaktywną pustynię, ale wygramy wojnę. Ruscy, jak zawsze, zakładali, że należy wygrywać w każdy dostępny sposób. Tylko problem był taki, że w T-54 wyszło im z badań, uwaga, radzieccy naukowcy ustalili, że czołg T-54 wytrzymuje wybuch bomby atomowej w promieniu 300 metrów od siebie, tylko załoga nie wytrzymuje. I tym, aby lecić swoją robotę. Żeby załoga wytrzymała, to musi być 700 metrów. A stwierdzili, no jak to, przecież chcemy jebać bombami atomowymi przy swoich czołgach, tak nie może być. Musimy zrobić czołg, który będzie w stanie kontynuować bohaterskie wyzwalanie zgniłego Zachodu i uwalnianie nieżywych, bo zmarłych na chorobę popromienną robotników Zachodu, nawet jeśli obok niego wybuchnie bomba jądrowa. Więc tak oto rozpoczęli pracę nad czołgiem T-55. Jak to było z tym projektowaniem T-55 przygotowanego do wybijania sobie korytarza w zgrupowaniach wroga za pomocą zmieniania rejonu działań w radioaktywną pustynię? Otóż czołg T-55 miał otrzymać niekoniecznie system chroniący przed promieniowaniem sensu stricto, zwłaszcza promieniowaniem gamma, wszystko zakładano, że to pancerz się tym zajmie. Miał przede wszystkim, po pierwsze, ochronić załogę przed samym uderzeniem, falą uderzeniową wybuchu jądrowego, a po drugie miał być na tyle szczelny i z na tyle dobrą filtracją,
żeby nie wciągali radioaktywnego pyłu, a przynajmniej wciągali go mało, i wszystko to miało zadziałać 0,3 sekundy po wykryciu, że jest opromieniowany taki czołg właśnie promieniowaniem gamma. I tak powstał czołg T-55, zmodernizowane T-54. Tam zmieniło się też działo, ale mniejsza o to. Wyszło im jednak, że nadal ta załoga chyba za krótko będzie żyć po wybuchu jądrowym, więc w toku dalszych prac stworzyli czołg T-55A. T-55A, który tak naprawdę stał się głównym, docelowym wariantem czołgów T-55 na kolejne dekady. Ulepszono go tak, aby poza filtracją był jeszcze w stanie odseparować od szybkich neutronów. Ja na fizyce to się nie znam, bo kończyłem podstawówkę, a nie fizykę. Natomiast sprowadzało się to do tego, że pierwszy raz w radzieckich czołgach pojawiła się tapicerka. To, z czego Ruscy się lali podczas II wojny światowej, że Niemcy robili tapicerkę w swoich czołgach, to oni w T-55 też w końcu zrobili, ale nie była to tapicerka sensu stricto, tylko maty z ołowiem, które miały chronić przed promieniowaniem. Zapytacie, jak to wyglądało w praktyce, jeśli byłeś taką radziecką załogą czołgu, gdyby doszło właśnie do atomowego uderzenia i, prawda, atomowego blitzkriegu, czyli przełamania przy użyciu ataków jądrowych. No więc wszystko na początku było fajnie, przez ileś godzin, bo to jest tak, że ten czołg chronił cię faktycznie przed skutkami uderzenia jądrowego przez ileś godzin. Natomiast potem już dalej Ruscy odkryli, że jednak ta choroba popromienna może u czołgistów wystąpić po pewnym czasie funkcjonowania na takim polu walki. Stąd też znana historia, dlaczego, to kolega Wolski o tym opowiadał, dlaczego ruskie czołgi mają automaty do ładowania, bo z zaawansowanych badań radzieckich naukowców wyszło, że podczas choroby popromiennej chujowo się ładuje pociski, bo są ciężkie, ale jeszcze celować się da, więc stąd się pojawiły automaty. Tu jeszcze ich nie było. Tak czy siak, pomijając oczywiście zlewę z tego, że Ruscy w dupie mieli swoich czołgistów i cała ich doktryna polegała na tym, żeby zabić swoje jednostki z pierwszego rzutu, ale dokonać przełamania. Ja nas osobno cenna. Nie do zawieri. Należy powiedzieć, że T-55 był dobrze zaprojektowanym czołgiem, był czołgiem groźnym. Był czołgiem, który kiedy wszedł do służby, zarówno T-54, jak i T-55, był poważnym problemem dla Zachodu. Stąd też na przykład Anglicy opracowali specjalnie nowe działa przeciwpancerne, a dokładnie nowe działa czołgowe, królewskie ordnance czy jakoś tak. I ogólnie był to wóz udany. Wóz udany na tyle, że produkowano go aż do lat 80. w różnych zmodernizowanych wersjach i ogólnie sprawdził się. Sprawdził się dlatego, że był tani w produkcji, stosunkowo tani w serwisie, skuteczny, mobilny, no jakby jak to u ruskich. A że problemy jakościowe wyszły po drodze, to prawda, to nie jest problem, jeśli masz wystarczająco dużo tych czołgów. Ten konkretnie tutaj, to już jest prawdopodobnie polska produkcja T-55A z Bumar Łabędy. Po modernizacji na tak zwany nieoficjalny T-55 Merida, dokładnie jest to wóz dowodzenia, czyli T-55AD. Jest to modernizacja z lat 80. Tutaj też, prawda, polski sens, czyli w latach 80. zmodernizowano te stare wozy, dodano im system kierowania ogniem, po czym 10 lat później wycofano je ze służby. Po tym, jak wyjebano w chuj hajsu, żeby je zmodernizować, to je wycofano ze służby, żeby było jeszcze śmieszniej, to je wycofano ze służby, bo to konstrukcyjnie były starsze, ale zachowano T-72, których nie zmodernizowano, które miały gorszy system kierowania ogniem niż te wozy. Gratuluję, Polska w dużych dawkach. No ale okej, pogadane. Przejdźmy może do zwiedzania tego wspaniałego pojazdu, ale zanim, może i nie będzie wam dane w życiu jeździć tym wspaniałym pojazdem, zwłaszcza w atomowym pasie natarcia. Natomiast macie przynajmniej dwie opcje, jak możecie w ogóle mieć doświadczenie jazdy takim pojazdem. Po pierwsze, pewnie są szanse, żeby tutaj w Muzeum Gryf sobie
umówić taką przejażdżkę z kierowcą po poligonie, a jak nawet nie, to różnymi innymi fajnymi sprzętami, bo tu u nich wszystko jeździ i działa, więc polecam. Natomiast druga opcja, żeby sobie przejechać się, no, może nie idealnie Meridą, ale T-55A, a nawet nią powalczyć, bo jest ten czołg w tej grze, to właśnie w World of Tanks powiecie, kurwa, co to za gierki na kanale motoryzacyjnym. No ja na przykład gierczyłem w to pół gimnazjum i pół liceum i bardzo dobrze się bawiłem, zwłaszcza, że gierka jest za darmo. O co tam chodzi? No jeździsz czołgiem, strzelasz, kupujesz nowy czołg, lepszy, są różne, są niszczyciele czołgów, jest artyleria, no się nie znam na grach. Jakbym prowadził kanał gamingowy, to ja wam lepiej o tym opowiedział, ale nie znam się, za to mogę powiedzieć, że jak skorzystacie z linku w opisie albo kodu, który macie w opisie, bo to w sumie na jeden chuj wychodzi, dostaniecie konto premium na 7 dni, pieniądze growe, czołg premium i jeszcze 3 czołgi premium na wynajem, na przetestowanie. Także warto sobie spróbować, jak macie ochotę sobie pograć w jeżdżenie i napieprzanie się czołgami. I tyle. Serdecznie polecam. Macie w opisie. Lecimy dalej z odcinkiem. Ja się dobrze bawiłem, może wy też. A jak nie, no to trudno. Co robić? Sekcja pod tytułem Radziecka myśl techniczna, czyli bez wodki nie rozbierasz. Zacznijmy od silnika. Silnik W55. Pomyślicie sobie, wspaniała radziecka myśl techniczna, oni znają się na tych czołgach, robią je od tak dawna, na pewno jest to po prostu arcydzieło konstrukcji czołgowej. Otóż nie, jest to kurwa przedwojenny silnik i nawet nie żartuję. Jak raz zrobili w miarę nowoczesny motor, który z tego co pamiętam i tak był lekko zżyną z Hispano Souzy czy Hispano Souzy, tak? Chciałem powiedzieć, że jebią go do dzisiaj. To jest ten sam motor po modernizacji. Jak macie te wspaniałe T90 na defiladzie, chociaż teraz na defiladzie nie, bo już wszystkie spłonęły, to one mają dokładnie ten, znaczy no nie dokładnie, ale zmodernizowany silnik charkowski tak zwany, obecnie nazywany tam jakoś. W T55 jest to W55. V12 chłodzone cieczą, 500-580 koni w tym wariancie. Oczywiście diesel z bezpośrednim wtryskiem paliwa, z aluminiowym blokiem i głowicą. I co najważniejsze, ponieważ Ruscy zakładali, że tak jak załoga jest jednorazowa, tak czołg jest jednorazowy, no to wyjęcie tego silnika i naprawienie jest mocno problematyczne, ale kogo to kurwa obchodziło. To nie jest jedyny genialny pomysł, poza produkowaniem tego samego silnika od mniej więcej prawie już wieku. Kolejny genialny pomysł, prawda, inżynierów ze Związku Radzieckiego, no jeśli już jesteś w tym pasie natarcia, w którym jest bardzo dużo radioaktywności, no to jak wysiądziesz, żeby ten czołg zatankować, tak, to możesz umrzeć. Więc co zrobili? Stwierdzili, trzeba wpierdolić więcej baków z paliwem. Więc geniusze stwierdzili, przecież olej napędowy się tak łatwo nie zapala, to wsadzimy dodatkowe zbiorniki paliwa z przodu, tutaj pod płytą pancerną i żeby było jeszcze lepiej, stwierdzili, ładowanie pocisków też będzie trudne, bo trzeba otworzyć kurwa włas i rozszczelnić. To co zrobimy? Dawaj wpierdolimy pociski do zbiorników na paliwo, będzie, że to jest mokre składowanie. No bo przecież olej napędowy też odcina dostęp powietrza, jakby nie patrzeć, więc przecież się kurwa nie zapali. Dalej, żeby nie kombinować nadmiernie, w końcu to jest wojsko, tu się bierze najtańsze, a nie najlepsze, chyba że jest się trzecią Rzeszą i chce się przegrać wojnę. Więc mamy tutaj układ napędowy, który może nieco przypominać stuningowane T-34. Nie ma w tym nic dziwnego, konstrukcja w dużej mierze bazowała na rozwoju konstrukcji T-34. Oczywiście zawieszenie jedynie słuszne, stosowane w pojazdach pancernych, drążki skrętne, tylko w porównaniu z T-34 tutaj te koła są większe, żeby odpowiadać temu, jak powiększał się siur przeciętnego kierowcy czołgu radzieckiego podczas mutacji popromiennych. A no i nie zapominajmy jeszcze o jednym wspaniałym feature'ze. Otóż wyrzutnie granatów dymnych to jest kapitalistyczny wymysł. Tutaj zasłonę dymną stawia się poprzez rozlewanie oleju napędowego na wydech.
Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie, a poza tym u nas oleju napędowego mnoga, kurwa. Skoro już jestem tutaj na górze i nadal nagrywamy, chciałem wam pokazać, tak jak są Cope Cages, tak trochę ten karabin DSK przeciwlotniczy, WKM dokładniej. Też można powiedzieć, że w latach 80. mógł służyć głównie do pocieszenia załogi, że jest w stanie jakkolwiek zwalczać latające rzeczy przeciwnika. Zazwyczaj, jeśli latająca rzecz przeciwnika była w zasięgu tego WKM-u, to ten czołg już płonął. Dobra, chodźmy do środka tej pięknie pospawanej wieży. Muszę powiedzieć, że jest pospawana lepiej od T-34. Tutaj mamy klapę od kibla. W środku jest biało, zupełnie jak w Toy-Toyu. Także zaraz tam zanurkujemy sobie popatrzeć. Zwiedzanie zaczynamy, jak widać, od pozycji ładowniczego. Jako że w wieży siedział sobie ładowniczy po tej stronie, tam gdzie siedzi Krzysztof, znajduje się dowódca zmierający kolankami celowniczego, co wam zaraz pokażę. Po stronie ładowniczego mamy dość smutne życie, także tu mamy peryskop. Ładowniczy sobie może pooglądać, co jest na zewnątrz. I na tym koniec atrakcji. Poza tym jego zadanie polega na wsadzaniu pocisków tutaj. Czołg T-55 został dostosowany ewidentnie do armii poborowej, więc na przykład zakładamy, że obsługujący ten czołg są idiotami. Więc tutaj mamy napisane: ten nabój użyć jako pierwszy, bo tutaj są dwa naboje, które są centralnie przy głowie. Jakbyś na to nie wpadł, to masz ich użyć. Reszta, znaczy reszta, kolejny magazyn amunicyjny mamy tutaj, z tego co widzę, podwieszany przy nogach, bo tutaj są zapięcia na pociski. I kolejne pociski mamy tam jeszcze przed nogami w kadłubie od przodu. Czy T-55 mogło brać udział w konkursie rzutów wieżą? Patrząc po tym, że tu wszędzie są pociski i nie ma czegoś takiego jak bezpieczny magazyn amunicji, jak najbardziej nadaje się do konkursów w rzucie wieżą. Bardzo mi się też podoba, że tutaj można podłączyć USB. Hehe, to działa. Bardzo śmieszny żart, kurwa, najśmieszniejszy dzisiaj. Poza tym życie, prawda, ładowniczego jest smutne i niezbyt długie. Także przejdźmy na drugą stronę. Dobrze, jestem już na siedzeniu dowódcy czołgu T-55. Warto zauważyć w ogóle w tym pojeździe, że z góry Ruscy zakładali, że dowódca i celowniczy będą mali, ale ładowniczy może być trochę większy, żeby miał większą łapę i większy biceps do ładowania pocisków 100 czy tam 100 mm chyba. 100 albo 105, nieważne. Natomiast tutaj mój wzrost, moja szerokość to nie jest w ogóle coś, co się nadaje, ponieważ jak nawet usiądę poprawnie zaparty w tył dupskiem, to moje kolana zdecydowanie intensywnie wbijałyby się już w plecy celowniczego. Także na pewno wpływa to pozytywnie na budowanie więzi między członkami załogi, więzi bardzo bliskiej i niemalże intymnej. Dowódca to jakby nudy, poza smieraniem tutaj po główce celowniczego może sobie popatrzeć przez peryskop. Z celownikiem z jakąś podziałką, która jest krzywa i której nie rozumiem, ale nie byłem w wojsku, więc już wszystkie wąsy pewnie będą srały żarem, że się chuja znam na robocie. Natomiast teraz przejdę sobie na wspaniałe miejsce celowniczego. Kurwa mać! Zaraz zaklinuję się gdzieś. Celowniczy, jak widać, musi się oprzeć o kolana dowódcy, bo inaczej ma pozycję leżącą. Bo nawet ten fotel się tak odgina do tyłu, kurwa. Także jakby to wszystko zostało przemyślane, opieranie się o dowódcę i te kolana dowódcy w plecach są po coś. Przed sobą mam najnowocześniejszy element tego pojazdu. Jest to system kierowania ogniem, optyka. Prawdopodobnie jest to właśnie ta Merida. Przynajmniej częściowo. Po czym poznać, że jest to Merida? Po pierwsze ma polskie oznaczenia. Po drugie mamy tutaj opcję noktowizji, przełączanie dzień-noc. Tutaj jest system kierowania ogniem, który jest automatyczny. I co jest najlepsze, to on jest spięty z regulacją działa. Czyli mieliśmy tutaj taki bardzo prymitywny automat, czy bardzo prymitywny.
jak na tamte czasy nowoczesny system kierowania ogniem, to już nie było tak, że celowniczy sobie kręci gałę, patrzy tutaj, tak, i celuje. Oczywiście może to robić, natomiast ma tutaj taką puszkę, która zrobi to za niego lepiej, a on to może po prostu skorygować. Także nowoczesność w domu i w zagrodzie, więc wycofali je po 10 latach i zostawili takie, które nie miały takiego systemu kierowania ogniem. Dopiero w 2022 wprowadzili w T-72 zmodernizowanych sensowny system kierowania ogniem. A gdzieś tam z przodu widać frajera kierowcę, którego nawet nie można kopnąć, bo jest za daleko, który musi się zajmować użeraniem, zjeżdżeniem tym czołgiem. Próbowałem podjąć próbę pokazania wam, jak się prowadzi T-55, ale niestety jest to T-34, tylko kurwa gorzej. Aktualnie wizjery mam na wysokości klaty. Pedały są tak blisko, że kopię w wizjery. Tu jest skrzynia biegów jak w T-34. I mamy oczywiście sterowanie na zasadzie lewa, prawa. Nie ma wolanta jak w cywilizowanych pojazdach. A tu masz zegary, jakbyś chciał sobie je pooglądać. Ale tu jest generalnie taki chlew osrany gównem, że to nie warto. No i to by było na tyle w tym wspaniałym odcinku Czołgobiedy. Pamiętajcie, że macie w opisie link do zapraszalnego kodu i macie zapraszalny kod taki z bonusami do World of Tanks, jak chcecie sobie pograć. No i nara, do zobaczenia w kolejnym odcinku. I tyle, no i co tutaj więcej nagrywać? No siedzę se na koniu we włazie. Radziecka myśl techniczna jest super. Nie jest super. Elo.